nasze super ostre nożyce. Trzeba ściąć, zlikwidować, przefarbować i na nowo. Ale będzie chyba lepiej, co? Będzie lepiej. 1000 razy lepiej. To działamy. Oby w tym tygodniu się wyrobić. A które się lepiej trzymają? Te takie cieniutkie, czy też chyba te cieniutkie? Te wszystkie, bo ja próbuję co chwilę ciągnąć, że one nic. Jeden minut, no ale nie wiem, czy ten jeden minut tak... Bo on był tu, ten z tyłu, te tak? Najkrótsze włosy były, nie? Po trzech tygodniach noszenia tych warkoczyków i po raptem kilku myciach, ale one są dosyć twarde, ty, one nie są złe. To jak Piotr Rubik, wystarczy teraz bym klaskał. Ładne. Puszyste. No mi się podoba. Idziemy zobaczyć, co dziewczyny robią. Kiedy mam przyjść? Przyjdź za tydzień. Dobrze. Porządnie mieć umyte włosy, to jest boskie. Po trzech tygodniach takich tap, 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 wiesz o co chodzi? Tak... No, takiego no, kaczkowania. A teraz ja cię kręcę, jak fajnie. Ja cię... Albo bierzesz sobie ludzi, którzy chodzą z dredami? No, ale to jest chyba... Ja nie no, wiem. No, jak oni ściągają, to mają. Mi się wydaje, że oni nie ściągają, że to już się po prostu... Ścina. Dawid poczuł magię świąt. Tak. I kiedy to znowu będzie? Gdzieś w styczniu może. Ty czujesz tę magię świąt, bo sprzątanie masz. Tak, sprzątanie włosów, nie? Ale ja. Okien. No niemożliwe, jest... To pamiętaj, że to już jest przygotowanie przedświąteczne. Ale jest tak ogólnie, ja to zrobię u Tomasza na barwerowni sobie ogarnąć brodę i trochę włosów. I że tak powiem, ja już jeszcze mam w grudniu 3 terminy u niego. Bo jest tak... Tak jest po... Ale u nas masz jeden dzisiaj. Nie wiem, czy 4 nie będę miał. Oto moja nowa fryzura przedświąteczna. Ty się tam nie śmiej, Dominika. Paulina, gdzie ty? Ale nie, także jeżeli tak by zostało, to by nie było. Coś na a la Kelly Family. Nie, broda. To skrzydła i anioł do jasełek. Tak, o właśnie, tak. No. Maryja. Jeszcze trzeba by było... O, zaraz lepiej. A nie, jest spoko, kolorek jest spoko. Fajne jest. I teraz co robimy? Ale tutaj na leżąco, co? Ty wygodny jesteś! No nie no, bo ostatnio to ja 3 dni nie miałem. Patrz go! Nie, na leżąco mam. Na leżąco. Wydaje się, że na leżąco się da? Sobie. Tak. Ale nie no, bo ja wtedy cierpiałem, to by nie było tak. To jest niemożliwe. Akurat jak teraz nagrywałem, to dostałem telefon i rozłączyło się, więc jestem znowu. Taka ciemna wersja lepiej mi się podoba. Miałem przez kilka miesięcy ten blond i to nie był taki jakby to miało być. Broda musi być długa. Wydaje mi się, że może jeszcze brodę sobie farbę, nie dzisiaj, ale kiedyś może tak, że lecimy kręcić te warkocze, nie wiem czy w jeden dzień zdążymy, raczej nie, ale czekajcie też na efekty, nie? Dobra? Patrzcie, chcę. Bo dzisiaj coś im szybciej idzie, niby takie mniejsze te warkocze. Co tam się czaisz, Dominika? Dominika, co tam się czaisz? Ja? Paulina, na gazie jedziemy. Na gazie, na podwójnym gazie. Weekendowym. Nic, tylko czekać, nie? Powiedz jak to spoko dzień. Wszyscy mają pełen powera, są wypoczęci po weekendzie. To jest dobry dzień na wszystko, nie? Dokładnie. W sobota, niedziela każdy leży. Tym bardziej, gdzie... że jak się go zacznie z takim przytupem. A piłaś alkohol? Ja nie, ale przytupem innym. Prezentem. Szczęściem. A co się stało? No Dawid. Ja nie wiem, skoro co się stało? Co się stało? A ten! Tak, aha, to dzisiaj, dobra. Dzisiaj wydarzyło się coś, co powinno się każdemu wydarzyć, bo szczęście się przydarzyło w salonie. I to nie zdarza się każdemu, tylko wyróżnione salony lub w ogóle ludzie. Tak, właśnie, masz rację, kurde, ja też jestem cymbał. Więc z takim przytupem, jak się zaczyna, to wiadomo, że będzie weekend. Ale dosłownie z przytupem, nie? Dosłownie z przytupem. Jak sytuacja? Dobrze. No dobrze. Spokojowo, stabilnie. Ej, nie przeklinaj. W Ameryce nie ma, w Ameryce do 21 można przeklinać. Do czego? W Ameryce, w Stanach to można od 21, tak? A ja mam 21. Tak? Tak. A może... Skończone. Skończone? Za chwilę będę miała 22 i co? No to masz, że tak powiem... Jesteś pełnoletnia na całym świecie już teraz. Tak. Więc mogę. A ty Paulina, ile masz lat? 21. No ja cię. Dokładnie 2 miesiące temu. Jeszcze. Wiesz? Tnie. Jakie ostrze. O, co się stało? Ja cię kręcę. Miało być za pierwszym razem, a było za drugim. Paulina, to trzeba powtórzyć. Sklej te włosy i tniemy. Jasny gmin!
Co to się stało? Ola? Za dobrze, chciałam. Daj mi. Co? Że. Nie, bo tam była ogólnie wycieczka jakaś szkolna, ale coś tam gdzieś tam przychachmęcił. O. Bierz sobie Katarzyna więcej żelu i patrz, jak bierzesz, patrzy, to przejeżdżaj sobie po pasmach. I mniej więcej, że jak bierzesz, Staszewski Hair Design. Teraz przełożyłam, zjeżdżaj sobie. I one się... I właśnie dzisiaj jest taki dzień, w którym Tomka nie ma i w którym mnie nie ma. No, jestem w studiu, ale dzisiaj nie tatuję, ani nie tatuję Tomek. Jest wtorek, przeważnie w poniedziałek mamy wolno, ale dzisiaj jest wtorek i tak po prostu się ułożyło, że nie tatuujemy, ale ten dzień nigdy nie jest zmarnowany na... W ogóle nie jest zmarnowany, nie jest wyszczelony w kosmos. Czemu? Bo w takim dniu jak dzisiaj Tomek załatwia swoje sprawy, pewnie wieczorem coś zaprojektuje, pewnie przygotuje się na następny dzień, a ja w takim dniu mogę również dla Was zmontować odcinki, nagrać inne odcinki tematyczne, nietypowo vlogowe. I co mogę zrobić? Mogę zaprojektować wzory dla Was. To jest dla mnie bardzo fajna opcja. To, że nie tatuję w danym dniu, wcale nie jest stracone, bo to, że dzisiaj wykorzystuję ten czas na projekty, to też jest poniekąd dla mnie opłacalne, bo to też jest wliczone w cenę później tego tatuażu. Gdyby ktoś się pytał, dlaczego tatuaże kosztują tyle, a nie inaczej. Ty poświęcasz swój czas na projekty tych tatuaży, one też nie wyskakują znikąd, tak? Wczoraj na przykład wieczorem zrobiłem 3 projekty i mi to zajęło ponad 3 godziny. Fakt, że to małe, ale im więcej tych projektów się robi, tym człowiek już jest przyzwyczajony do tych pędzli, do tych narzędzi. I tak sprawa wygląda. I jeszcze chciałem zaznaczyć, że w poprzednich odcinkach, bądź nawet w tym, nawet nie pamiętam jak to będzie zmontowane, piłem napój Koffein. Koffein for you, na Instagramie znajdziecie to w Koffein for you. Link jest pod spodem. W czystej postaci kofeina, tutaj mamy jeszcze plus koncentracja, tutaj jest kofeina w czystej postaci i naprawdę to kopię, Miałem tutaj, mieliśmy tutaj z Tomkiem dwóch klientów, których poczęstowaliśmy i którzy byli senni i na pytanie, słuchaj, jak się teraz czujesz? No nie chce mi się już spać. Także to jest dobra opcja, jeżeli chcecie się dobrze czuć podczas zabiegu, to na pewno taka kofeina będzie dla Was korzystna. Jest to 100% naturalny wyrób, bez cukru i wysoka zawartość kofeiny w tym jest, tak? Więc taka sytuacja. I co jeszcze? To nic, ja projektuję dalej. Zaraz będę brał się za projektowanie, coś za działanie. I tyle, nie? Łapka w górę, subskrybujcie. Kurczę, czas minął, jest godzina 17:18, a ja totalnie dzisiaj przespałem nagrywać. Nie wiem, bo cały dzień coś robiłem, projektowałem, przyjmowałem klientów, jeździłem. Teraz też wycinam wolne wzory. Ustawiłem też w tym momencie, znaczy może nie w tym, ale jakieś półtorej godziny, dwie godziny temu też ustawiłem guest spota na Warszawę. I mi czas po prostu minął. Totalnie mi minął. Bez opanowania. Oczywiście zmontowałem jeszcze jeden film. Nagrałem go, zmontowałem. Nie z serii vlogowej, ale z serii wymądrzania się w necie. Co jeszcze? Ty, naprawdę, cały czas coś się działo i ja nie miałem czasu nagrywać. Czasami tak też jest, ale dzisiaj był taki, może nie, że spokojny, bo nie był spokojny. Słuchajcie, mam wszystko. O, jeden voucher też wypisałem, jedzie do Niemiec. Słuchajcie, tutaj mam wolne wzory i te wolne wzory wylądują zaraz tutaj. I jutro Wam pokażę, bo dzisiaj już nie chce mi się, jak to wszystko ładnie wygląda na tej tablicy. Także do jutra i jutro widzimy się przy tablicy. Akurat się dowiedziałem, że nasz kolega Tomcio przyjechał z Opola i że ma chwilę czasu, a tak się składa, że ja też mam chwilę czasu, to chcę go zaskoczyć i powiedzieć mu, że ma wskakiwać pod igłę, bo czemu by nie? Fajnie by było coś na spontanie zrobić. Niech teraz tego kebaba zje, bo podobno kebaba teraz wpierdziela. Idę go zaskoczyć, idę mu powiedzieć, że zaraz szykuję stanowisko i jedziemy, bo nie ma co się czaić, więc do dzieła. Mam nadzieję, że będzie chłopak zaskoczony i że się nie zawiodę na nim i że na spontanie sobie coś zrobi. Ja już jestem pod salonem. Działamy.
Gdzie jest Tomcio? Siema Tomcio. Siema. Jest dobry kebab czy nie? Bardzo dobry. Co ty taki chudy jesteś? Znaczy na gorącym uczynku złapałem, że ty kalorie w tej chwili. No właśnie, ja napierdzielam kalorie, bo jestem za chudy. No właśnie. I wybrałeś wzór? Nie. Ja mam dla ciebie fajny wzór, czekaj. Tu. Tego. Na łydzie. No jasne. Ty bardziej wolisz coś alkoholicznego, nie? To tu mamy butelkę. Nie przesadzaj. Ja nie przesadzaj. To kwiatuszki? Z przesadzaniem? No, oczywiście. Doniczka? Ale dobre, doniczka. Lawetę, stary. Wiem co, ja cię kręcę. Passata. Passata w TDI-ku. Passata w TDI-ku. Nie, albo w Octavie. W RS-ie. Czyli nie da się namówić na spontana? Nie mam dzisiaj tyle czasu.